W tym filmie opowiem, w jaki sposób przeprowadzić elektroforezę DNA w żelu agarozowym, począwszy właśnie od jego przygotowania z dwóch składników, które tutaj mam. Na tej tacce mam agarozę, natomiast w tym cylindrze mam 100 ml buforu TAE. Masa agarozy wynosi 1 gram, zatem mieszając te dwie substancje w na razie pustej butelce, uzyskamy żel agarozowy 1%. Zacznijmy od wlania 100 ml buforu TAE do pustej butelki. I wsypania wcześniej odmierzonej porcji 1 g agarozy. W tej chwili widzimy, że to jest zawiesina, jeszcze nie roztwór. Podgrzejemy więc tę zawiesinę w kuchence mikrofalowej, doprowadzając do rozpuszczenia agarozy i uzyskania roztworu 1%. Przed włożeniem butelki do kuchenki mikrofalowej musimy nieco odkręcić zakrętkę, aby parująca w trakcie podgrzewania para wodna nie doprowadziła do uszkodzenia butelki oraz przedmiotów i osób bezpośrednio znajdujących się w pobliżu. Teraz możemy tę butelkę włożyć do kuchenki mikrofalowej. I rozpoczynamy podgrzewanie. Już widać, że roztwór w butelce wrze, więc na chwilę zatrzymamy podgrzewanie i sprawdzimy, jak wygląda roztwór agarozy. Jeszcze widoczne są takie drobne grudki. Nie możemy powiedzieć, że jest to absolutnie jednorodny roztwór. Wciąż wygląda na zawiesinę drobin agarozy, więc kontynuujemy podgrzewanie. Za chwilę miną 3 minuty od rozpoczęcia podgrzewania, więc zobaczymy, w jakim stanie teraz jest roztwór agarozy. Wcześniej widoczne drobiny agarozy w tej chwili już nie są widoczne. Więc możemy uznać, że właśnie uzyskaliśmy jednorodny roztwór agarozy. Zanim wlejemy taki roztwór do aparatu do elektroforezy w celu utworzenia żelu, musimy odczekać od 20 nawet do 30 minut, aby ten roztwór zdążył ostygnąć, bo w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia aparatu. Teraz przygotujemy sobie odpowiedni pojemnik, w którym przygotujemy żel do elektroforezy. W tym celu będą nam potrzebne tak zwane saneczki oraz elementy uszczelniające i grzebień, który pozwoli utworzyć studzienki, do których później będziemy nanosić nasze preparaty DNA. Składamy te elementy w taki sposób, żeby powstał nam prostokątny rezerwuar, do którego będziemy wlewać rozpuszczoną agarozę. Ale zanim to zrobimy, dodamy odczynnika Simply Safe, który zastępuje bromeketydyny, jest bezpieczniejszy dla naszego zdrowia, a ponadto nie wymaga to późniejszej po elektroforezie inkubacji żelów roztworu rąbku etydyny. Pobieramy odczynnik Simply Safe.
mieszamy. I teraz po zamontowaniu grzebienia możemy przystąpić do wlania rozpuszczonej agarozy. To, że żel zastygł, można poznać m.in. po stanie żelu w butelce. Nie jest to już stan płynny, jak to się mówi, żel zastygnął, więc prawdopodobnie takie samo zjawisko fizyczne miało miejsce w tym elemencie aparatu do elektroforezy. To, co teraz musimy zrobić, to oczywiście usunięcie grzebienia, jak również tych szelwonych gumowych elementów, ponieważ no to skutecznie oczywiście będzie uniemożliwiało przejście prądu przez żel, a co za tym idzie, elektroforezę DNA. Więc teraz zajmiemy się uwolnieniem tego żelu, tak żeby można było przygotować go do elektroforezy. Zaczniemy od wyjęcia grzebienia. Teraz możemy zobaczyć, że są bardzo regularnie rozmieszczone kieszonki czy studzienki na próbki DNA. Następnie powinniśmy zdjąć te czerwone elementy, ale przy tym bardzo często właśnie te studzienki działają jak perforacja i żel ulega fragmentacji. Stąd ja bardzo często używam jednorazowej końcówki do pipety automatycznej, żeby najpierw troszeczkę oderwać żel od tego czerwonego gumowego elementu. Teraz delikatnie możemy zdjąć. I oczywiście to samo powinniśmy zrobić z drugim czerwonym elementem gumowym. I w ten sposób powstał nam wreszcie żel, który możemy umieścić w aparacie do elektroforezy. Aby możliwa była elektroforeza DNA, oczywiście całość musimy umieścić w buforze przewodzącym prąd. Najczęściej jest to bufor TAE. Powinniśmy zwrócić uwagę na to, by cały żel, jego powierzchnia była pokryta buforem, więc tutaj nam zejdzie prawie 1 litr tego buforu, żeby całkowicie pokryć cały żel buforem. Rozdziałowi elektroforetycznemu poddamy te 6 preparatów widocznych tutaj w statywie. Pierwszy z nich to wzorzec wielkości obejmujący od 250 do 10 tysięcy par zasad. Kolejne 3 próbki to plazmidowy DNA, ale inaczej przygotowany. Próbka z lewej strony to nietrawiony w żaden sposób, czyli kolisty plazmidowy DNA. 2 kolejne były trawione enzymami restrykcyjnymi, a więc powinny inaczej migrować niż ten nietrawiony plazmidowy kolisty DNA. Obok jeszcze dodatkowo przeprowadzimy elektroforezę kolejnego wzorca wielkości, tym razem obejmującego od 100 par zasad do 3000 par zasad. Oraz ostatni preparat o barwie zielonej, nie zawierający DNA, natomiast składający się z 3 bardzo często wykorzystywanych w trakcie elektroforezy DNA barwników. Są to barwniki Orange G, migrujący stosunkowo szybko, oraz komercyjnie bardzo często udostępniany barwnik, czy mieszanina właściwie barwników cyjanolu ksylenowego i błękitu bromofenolowego. Ten pierwszy znacznie wolniej migruje niż
błękit bromofenolowy, natomiast oba wolniej migrują niż oranż G. Po rozdziale elektroforetycznym tej mieszaniny powinniśmy zatem uzyskać trzy obszary o innym zabarwieniu i będzie wiadomo, który z tych barwników najszybciej migruje, który nieco wolniej, a który najwolniej. Zaczniemy od wzorca wielkości. I kolejno będziemy dodawać preparaty plazmidowego DNA. I trzeci preparat plazmidowego DNA. Drugi ze wzorców wielkości DNA. I teraz może zrobimy przerwę dwóch studzienek i naniesiemy tę mieszaninę barwników. Bardzo jest ważne, żeby tłoczek w pipecie automatycznej pozostawał cały czas wciśnięty i dopiero po wyjęciu pipety automatycznej z buforu możemy puścić tłoczek. W przeciwnym razie właśnie wciągniemy preparat, który przed sekundą nanieśliśmy do studzienki. I teraz możemy kable podłączyć odpowiednio na czarny do oznaczonej czarnym kolorem elektrody i czerwony oczywiście do czerwonej elektrody. Ta czerwona ma oznaczenie plus, czarna minus. Powinniśmy się też upewnić, czy aby na pewno te kable są tak podłączone do zasilacza, bo to nie kolor przecież decyduje o tym, tylko odpowiednie wyjścia w zasilaczu. Po upewnieniu się, że wszystko jest podłączone prawidłowo, możemy włączyć zasilacz i sprawdzić, jakie jest natężenie prądu. W tej chwili mamy około 200 mA, a napięcie wynosi 112 V. O przepływie prądu świadczy także intensywne wydobywanie się pęcherzyków gazu. Szczególnie jest to wyraźnie widoczne przy elektrodzie ze znakiem minus, gdzie wydziela nam się wodór cząsteczkowy. Z upływem czasu powinniśmy obserwować migrację barwników, a co za tym idzie, oczywiście cząsteczek DNA, jeżeli w próbce były one zawarte. W tej chwili widzimy, że pomarańczowy barwnik oranż G już jest na krawędzi dolnej żelu. Powinniśmy więc zakończyć elektroforezę przez wyłączenie oczywiście zasilacza. Odłączymy też dla bezpieczeństwa jeden z kabli, by przerwać obieg i możemy w tej chwili wyjąć żel i położyć bezpośrednio na transiluminatorze UV. To jest transiluminator UV. W środkowej części z tego ciemnego pola jest emitowane do góry promieniowanie ultrafioletowe, więc umieszczając na powierzchni tego ciemnego pola nasz żel, do którego przed elektroforezą już został dodany odczynnik SimpliSafe, powinniśmy uzyskać
emisję zielonkawego światła tam, gdzie cząsteczki DNA są obecne w żelu. Przy obserwacji musimy pamiętać o tej pokrywie z pleksji, ponieważ promieniowanie ultrafioletowe jest szkodliwe dla naszej skóry, a przede wszystkim oczu. Stąd po położeniu żelu na ciemnym polu, a przed włączeniem promieniowania ultrafioletowego tym przyciskiem powinniśmy zakryć całość tą właśnie pokrywą. Przystąpmy więc do obserwacji. Wszelkie bąbelki powietrza, które znajdą się między żelem a powierzchnią właśnie transiluminatora, mogą troszeczkę utrudnić obserwację. Stąd tutaj właśnie teraz wypuściłem bąbelki powietrza. Kładziemy osłonę z pleksji i możemy wyłączyć światło i włączyć promieniowanie ultrafioletowe. W celu utrwalenia wyników doświadczenia, to znaczy zachowania zdjęcia tego żelu, najczęściej jednak korzysta się z tego typu aparatury, gdzie mamy wbudowany transiluminator oraz kamerę, która rejestruje obraz, oczywiście przetwarzany później i przechowywany w komputerze. W tej chwili widzimy zarejestrowany obraz. Po lewej stronie i po prawej stronie te skrajne ścieżki to oczywiście wzorce wielkości, o których wcześniej wspominałem. Natomiast warto zwrócić uwagę, że prążki DNA im większe, tym są wyraźniej widoczne. To z tego względu, że więcej barwnika po prostu się może związać z takim większym fragmentem DNA. Stąd te mniejsze cząsteczki, zwłaszcza we wzorcach wielkości poniżej 500 parzasad, które są tutaj w dolnej części, są bardzo słabo widoczne. Natomiast tło w górnej części z kolei jest dosyć jasne. To jest spowodowane tym, że odczynnik Simply Safe, ale tak samo by się zachował bromek etydyny, są to cząsteczki dodatnio naładowane, ponieważ mają oddziaływać wydajnie z cząsteczkami DNA, które są ujemnie naładowane. Dodatnio naładowane cząsteczki oczywiście będą miały tendencję do migrowania do elektrody, czy w kierunku elektrody ze znakiem minus, stąd ich stężenie po przeprowadzeniu elektroforezy jest wyższe w tej chwili w górnej części tego obrazu, ponieważ to na górze była elektroda ze znakiem ujemnym. Jeżeli chodzi o środkowe trzy ścieżki reprezentujące właśnie analizowane preparaty DNA, to tutaj obraz mamy dość nietypowy. Pierwsza z lewej, spośród tych trzech oczywiście, ścieżka reprezentuje kolisty, nietrawiony żadnymi enzymami restrykcyjnymi DNA, wyizolowany po prostu z bakterii. Zazwyczaj on występuje w komórkach bakteryjnych w formie superhelikalnej. Struktura takiej superhelikalnej kolistej cząsteczki sprzyja szybszej migracji niż na przykład przecięta cząsteczka ta sama w jednym miejscu, to znaczy w formie liniowej. Właśnie taką formę liniową mamy w środkowej ścieżce. Najczęściej właśnie taka forma by migrowała nieco wolniej niż superhelikalna forma. Natomiast tutaj widzimy, że najwyraźniej w przypadku tego konkretnego plazmidowego DNA, kolista cząsteczka z jakiegoś powodu migruje wolniej niż uliniowiona forma w środkowej ścieżce. Natomiast w prawej ścieżce mamy ten sam plazmid przecięty w dwóch miejscach enzymami restrykcyjnymi. I tutaj możemy zobaczyć, że górny prążek ma wielkość około 6000 parzasad. Natomiast dolny, który jest bardzo słabo widoczny, możemy zatem, korzystając z oprogramowania, troszeczkę sobie ten obraz rozjaśnić. W tej chwili myślę, że nieco wyraźniej jest widoczny dolny prążek, którego wielkość możemy oszacować na około 2000 parzasad.
I po zsumowaniu tych 6000 i 2000 par zasad powinniśmy uzyskać oczywiście w sumie 8000 par zasad, a to z kolei odpowiada właśnie temu plazmidowi uliniowionemu przez cięcie w jednym miejscu enzymem restrykcyjnym. Mam nadzieję, że ten film pomógł w zrozumieniu szczegółów technicznych analizy DNA w żelu agarozowym. Jeżeli tak, zachęcam też do polubienia kanału, gdzie znajduje się jeszcze więcej filmów dotyczących biologii molekularnej.